Na diagramie przedstawione informacje, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jak i przegraną, a jak i remisem. W ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów. My musimy obliczyć, ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała i zapisać obliczenie. Widzimy, że nie mamy podane, ile procent meczy drużyna przegrała, ale mamy procent meczy zremisowanych i wygranych. W związku z tym łatwo możemy policzyć, ile procent meczy drużyna przegrała, bo w sumie musimy mieć 100%. Dodajemy punkty procentowe meczy zremisowanych i wygranych, czyli 45 plus 25 to jest 70. W związku z tym mecze przegrane będą stanowiły 30%. No bo jeżeli od 100% odejmiemy to, co zajmuje reszta, czyli mecze wygrane i zremisowane, czyli 70%, to otrzymamy 30%. Czyli tutaj mamy 30%. No i teraz możemy na przykład z proporcji obliczyć, ile to jest konkretnie meczy, ponieważ wiemy, że 10 meczów drużyna wygrała. Mecze wygrane to 25%, czyli możemy zrobić proporcję, że 10 wygranych meczy odpowiada 25 punktom procentowym. A mecze przegrane to 30%. Nie wiemy ile ich jest, to piszemy x, ale wiemy, że stanowią 30% wszystkich meczy. No i z takiej proporcji rozwiązujemy, wyliczamy x, czyli liczbę meczy przegranych. Moglibyśmy oczywiście napisać, że x to mecze przegrane, żeby wiadomo było, co oznacza ta niewiadoma. W każdym razie x wychodzi równy 10 razy 30 podzielić na 25, czyli mamy 300 podzielić. Na 25 100 na 25 to byłoby 4. Tutaj mamy 3 razy więcej. 3 razy więcej od 4 to 12. Zatem tyle meczy. Drużyna przegrała i to jest odpowiedź do tego zadania.